i rzekł: ja chcę do Mojżesza. Jeszcze jedną plagę ześlę na Faraona i na Egipt. Potem wypuści was stąd. Wypuści was całkowicie, a nawet was wypędzi. Tej nocy przejdę przez ziemię egipską i zabiję wszystko pierworodne w ziemi egipskiej, od człowieka do bydła. I dokonam sądów nad wszystkimi bogami Egiptu, ja Jahwe. A krew baranka będzie dla was znakiem na domach waszych. Gdy ujrzę krew, ominę was i nie dotknę was zgubą. Nie dotknę was żadną plagą, gdy uderzę ziemię egipską. Zbliża się czas, który ludzie nazywają Wielkanocą, inni nazywają to Paschą. To czas, który przypomina, w jaki sposób Bóg wyprowadził ludzi z miejsca ich duchowej patologii. To, co się tam stało tysiące lat temu, powtórzyło się w duchowej formie 2000 lat temu. Wiecie, ludzie mówią, Bóg Starego Przymierza to inny Bóg. Nie. Bóg Starego Przymierza jest tym samym Bogiem. Tym samym Bogiem. Kto z was wierzy w to, że ten Bóg, który posłał swojego anioła, aby przeszedł przez ziemię egipską i wybił wszystkie pierworodne w ziemi egipskiej, ponieważ Faraon i Egipt trzymali jego lud. Czy wierzycie, że ten sam Bóg 2000 lat temu pod postacią człowieka, Jezusa Chrystusa, umarł za grzechy ludzi i w ten sposób dał im szansę na życie wieczne z Nim? Czy wierzycie, że to jest ten sam Bóg? Ten sam Bóg. Ten sam Bóg. Ten sam Bóg, który musi widzieć krew. On się zatrzymuje tylko wtedy, kiedy widzi krew. Jego nie może zatrzymać nic innego. On musi zobaczyć krew. Człowiek, który narodził się z Bożego Ducha, to człowiek o kolorze krwi. To człowiek, który wyszedł z miejsca sądu. To człowiek, do którego życia anioł śmierci nigdy nie zajrzy. To człowiek, u którego śmierć nigdy nie zapuka do jego drzwi. Oto człowiek w kolorze krwi. Tak jak było wtedy. On ominął tylko drzwi pomazane krwią baranka. Tylko takie drzwi ominął. Coś wam powiem. A powtórzę to w środę i to rozszerzę. 21 lat temu poznałem Boga. I coś wam powiem. Czasami ktoś pytał: Artur, jak to jest, że idziesz przez życie przez 21 lat, nigdy nie cofnąłeś się, nigdy się nie poddałeś? Co się stało? Powiem wam, co się stało. Powiem wam, jakiego Boga ja poznałem. Ja poznałem Boga tak strasznego, że diabeł przy nim to jest pierwszy humanista. Rozumiecie, kogo ja poznałem 21 lat temu? Ja nie poznałem 21 lat temu błyszczącej postaci, która przyszła do mnie, pogłaskała mnie po głowie i powiedziała: Arturze, będę teraz z tobą do końca twoich dni, a niebo dla ciebie jest otwarte, ponieważ we mnie uwierzyłeś. Ja nie poznałem takiej postaci. Ja poznałem absolut.
absolut. Boga, który jest tak straszny, że diabeł przy nim jest słaby, mały, cienki, drobny. Rozumiecie, dlaczego przez 21 lat jedyne to, co we mnie rosło w stosunku do diabła, to zwykła żałość. Mi go jest żal. Jest mi go żal. Ja się go nie boję. Bo on jest słaby. Ja poznałem absolut. Ci ludzie tysiące lat temu poznali absolut. On do nich przyszedł i powiedział: ja jest Pan. I jestem po waszej stronie. Jam jest Pan. Wiecie, co to znaczy? Jam jest Pan. Ja takiego Boga poznałem. Takiego Boga. Takiego Boga. Pytałem ostatnio w modlitwie, mówię: Boże, wskaż mi precyzyjny kierunek, jaki teraz jest potrzebny dla nas. I wczoraj Bóg postawił kropkę na D. Usiedliśmy sobie z Agatą i obejrzeliśmy sobie serial, 5 odcinków na raz. Najnowszego pitbula Patryka Wegi. Zachęcam, żeby to obejrzeć. Jak pewnie wiecie, im więcej, im kolejne są filmy Patryka Wegi, tym więcej tam jest informacji o zbawieniu. W tym jest to jedna wielka informacja. Cały film jest zbudowany na Księdze Wyjścia. Na Księdze Wyjścia. Kiedy Bóg wyprowadza swój naród. Zrozumcie to. Bóg wyprowadził swój naród. On powiedział do ciebie, kiedy oddałeś mu swoje życie: moim jesteś. Przypomnij sobie dzień twojego zbawienia. On do ciebie wtedy powiedział: moim jesteś. Może tego nie słyszałeś, ale w twojego ducha zostały uwolnione te słowa: moim jesteś. Daję za ciebie Egipt na okup. Wyprowadzę cię. Wyprowadzę cię. Pomazę cię krwią. A anioł zakłady nie dotknie twojego życia. Bo ja jest Jahwe. Ja cię wyprowadzę. I ja cię będę prowadził. Ja cię wyprowadzę i ja cię będę prowadził. Nie ma Boga ponad mnie. Nie ma innego Boga. Wszystko inne jest prochem. I w ten sposób, ciebie wyprowadzając, pomszczę cię na wszystkich bogach Egiptu. Pomszczę cię. Szakatoru larabana sakadalaraba. Hakotoko lototoko menebeja inna. Alamada sakade venerene kedele gloris. Wywyższamy Cię, Boże Izraela. Wywyższamy Cię, Królu nasz, który wyprowadziłeś nas ze świata, który spowodowałeś, że krew Jezusa ochroniła nas przed Twoim sprawiedliwym gniewem. Uwielbiamy Ciebie, wielki Jahwe. Ty, który pomazałeś nas krwią Jezusa. Ty, który dałeś nam dziedzictwo niebo i tą ziemię. Szaka toko, toko, lororo, glory, dana praise. Czcimy Ciebie. Czcimy Ciebie. Czcimy Ciebie. Alleluja. Alleluja. Hako toko, lororo, wywyższamy Ciebie. Święty. Yeah.
jest Jezusa krew, wyrwali z niemocy. I raz, i dwa, i trzy, podnoszę z tego ducha szyn. Wdzięcz na za życia dar, poświęcamy dziś. Uwielbiamy Cię.
uwielbienia. Jeden świat niebiański upływa nas. Przez Jezusa te chyba nic nie mogli. I raz, i dwa, i trzy podnoszę swego ducha żył. Gdzież na zawsze czatach poświęcam we świcie. Tyś mi Jezusa mocne w serce strzał. Prawda słowa mnie przeszyła, uderzyła ma. Tyś mi Jezusa moc i siłę ma. Prawda słowa wykorzenia w innym plenach z mojej duszy szal. Tyś mi Jezusa Yeah.
Jezus, nie jesteś przywozony! Ty płyniesz z ducha człowieka! Żywa woda! Żywa woda! Żywa woda! Przez myśli, przez emocje, przez ciało! Szaka to chłopota! Yeah.
zamknął kraj i porozdzielał spustoszoną własność dziedziczną. Ojcze, wywyższamy Ciebie. Jesteśmy Twoim Kościołem, Twoim ramieniem, Twoim głosem, amen. Twoim ciałem. Ojcze nasz, halleluja, halleluja.
jest, więc już nie czeka. Kto to kto? Ma twą moc, by wolność.
ci, którzy Cię pustoszyli, oderwali od Ciebie. Podnieś, podnieś swoje oczy wokoło i swój. Wszyscy się zebrali, przychodzą do Ciebie, jako przezdów Jachwę. Przyodzieli się w nich wszystkich jako w domu i przepaszy się nimi jako plubienica. Gdyż Twoje kruty zniszczenia i Twoja zrozumiona ziemia będzie teraz za ciasna dla tych, którzy mają na niej mieszkać. Alleluja! Wierzysz w Jego słowa. Powiedz, że jesteś wielki, że jesteś mocny mocą Jego potęgi, że jesteś silny jak On. Mów to. Niech Twoje usta wypowiadają wiarę Boga. To wiara Boga. Wiara Boga. Módl się. Elojna hejna i nasza, Boże Abrahama, Izaaka i Jakuba, wywyższamy Cię, wywyższamy Cię.
Czcimy Cię tą siłą, którą nam dałeś, tą mocą, którą nam dałeś, tą mądrością, którą nam dałeś. Oddajemy Ci tym cześć, oddajemy Ci cześć z plentonem nieba, który mamy w sobie. Halleluja! Wywyższamy Cię! Otwartym adresem tu w cieniu codzienności, wśród wielu ludzkich strachów, skłonu i węgle szukam Cię. Cierpliwie Cię poniósł, staram się podążać Twoim śladem. Szukam Cię i pewny jestem, Maria, że Ciebie znowu Jezus. Wciąż marzenia w mych perłach i w koronach, w tym kim jestem dziś. Szukam Cię, cierpliwie Cię poniósł, staram się podążać Twoim śladem. Szukam Cię i pewny jestem już, że Ciebie robi Jezus do nas. Na chwilę przed potopem, na chwilę przed potopem i pośród gwiazd, pośród gwiazd. Nie wierzę horoskopom, są na mnie nas. W otwartym adresencu, w cieniu codzienności, wśród wielu ludzkich smaków, w słońcu i we mnie. Szukam Cię, cierpliwie Cię poniósł, staram się podążać w Twoim śladzie. Pójdźmy do Boga! Szukam Cię i pewny jestem już, że Ciebie drogi Jezus odnalazłem. Wśród siedmiu dni tygodnia jedna idea. Codziennie, codziennie. Tańczący deszczu grona, z zawodu zdar. Bolą strach obu stronach, w nowych wciąż marzenia. W tych perłach i w koronach, w tym kim jestem dziś. Szukam Cię, cierpliwy dzień pójdł. Staram się podążać Twoim śladem. Yeah.
Ciebie Jezus, szukam Cię, cierpliwie dzień po dniu. Staram się podążać Twoim śladem. Alleluja! Szukam Cię i pewny jestem już, że Ciebie drogi Jezus odnalazłem. Stop!
Dotykasz go tak, że wiesz, że on jest. Tak się dotyka Boga. Dotknij go. Staram się podążać Twoim śladem. Halleluja. Szukam Cię i pewny jestem już, że w Ciebie, drogi Jezus, odnalazłem. Szukam Cię, szukam Cię, cierpliwie Cię pod piór. Staram się podążać Twoim śladem. Szukam Cię i pewny jestem już, że siebie, drogi Jezus, odnalazłem. Szukam Cię, cierpliwie Cię pod piór. Staram się podążać Twoim śladem. Szukam Cię i pewny jestem już, że Ciebie, drogi Jezus, odnalazłem. Szukam Cię, cierpliwie Cię pojmuję. Staram się podążać Twoim śladem. Szukam Cię i pewny jestem już, że Ciebie, drogi Jezus, szukam Cię, cierpliwie Cię podjął. Staram się podążać Twoim śladem. Szukam Cię i pewny jestem już, że Ciebie, drogi Jezus, odnalazłem. Szukam Cię, cierpliwie Cię podjął. Staram się podążać Twoim śladem. Szukam Cię i Субтитры сделал DimaTorzok.
ale 15 lat temu Andrzej trafił do celi, w której siedziałem w więzieniu. Już byłem nawrócony. I leżał na górnym łóżku, a ja stałem z moją Biblią i mówiłem mu, jak wygląda droga Pańska. I przyjął wtedy Jezusa. Dziś jest naszym bratem. 22 lata temu razem wspomagaliśmy diabła. Siła, która jest w was, jest nieskończona. Musisz dowierzyć, że masz w sobie taką siłę, żeby zmienić nią rzeczywistość, która cię otacza. Nie tylko swojego życia, ale też życia innych ludzi. Proklamuj to przed Bogiem. Uwielbiaj dalej Boga i proklamuj to przed Bogiem. Mów: Boże mój, mam większą siłę niż myślę, że mam. Mam większe możliwości niż myślę, że mam. Jestem piękny niż myślę, że jestem. Boże mój, wierzę w to, że Twój Święty Duch wypełnia mnie teraz. Że wypełnia całą moją duszę, całe moje ciało, że działa przez mnie na zewnątrz. Twój Święty Duch przez moje słowa, przez moje czyny. Wierzę w to, wierzę w to, wierzę w to. Możesz zmieniać rzeczywistość. Musisz to wierzyć. Dotykaj go. Dotykaj go wiarą. To jest proste. To proste. Królestwo Boże przychodzi niedostrzegalnie. Nie obserwuj go. Nie obserwuj królestwa. Nie obserwuj go. Dotykaj Boga. Szateloma de panera la de bene sereba. E come nere de che dele de che ne. E bene loro la re che da sa. Alleluja. Wiesz, dlaczego masz inne języki? Dlatego, żebyś nigdzie na całej ziemi nie czuł się wyobcowany. Gdziekolwiek się pojawisz, zaczniesz się modlić w innym języku. I duchowa rzeczywistość na tym terenie będzie się zmieniać. Czy będziesz w Europie, w Afryce, w Azji. Rozumiesz? Dotykaj Boga wszystkim, czym masz. Wiarą, darami. Szabadana barelere medora rasaka tarelene desene venerasa. Jelona ma nie bądź normalny według norm tego świata. Ten świat kłamie. Ebanere logo do deleseke terelere menedenasa. A para Bóg jest Bogiem dziwnym. I powiedział, że będzie w dziwny sposób postępował z tym przewrotnym narodem, który do niego jeszcze nie należy. Ebanere medogo do soko tarelere mahaba. Halleluja! 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 Wywyższamy Ciebie, Święty Boże, żywy Boże, żywy Boże.
położyły ich ręce na dzieci Agata. Proszę przyprowadźcie dzieci z góry. Wszystkie dzieci niech tutaj przyjmą. Wywyższamy Ciebie za dzieci. My uwalniamy namaszczenie w tych dzieci. My ogłaszamy, że one należą do Ciebie, że są Twoje. My zabraniamy jakimkolwiek demonicznym siłą, aby dotykały te dzieci. Zrozumiemy wszelkie demony nad naszych dzieci. Proklamujemy w naszych dzieci głęboką relację z Jezusem. Świętość. Proklamujemy w naszych dzieci zdrowie fizyczne, psychiczne. Proklamujemy w naszych dzieci wszelką zdolność do uczenia się. Ogłaszamy namaszczenie Świętego Ducha. Ogłaszamy, że są pełne mocy Ducha Świętego. Ogłaszamy, że dary Ducha Świętego manifestują się przez imię Jezus. Przez imię Jezus. Ogłaszamy, że siła Świętego Ducha prowadzi je w miejsce, w którym będą światłem dla innych ludzi. Przez imię Jezus. Związujemy nad nimi wszelkie smutki, wszelkie niepokoje, wszelkie zawiedzenia. Przez imię Jezus. Odsuwamy od nich każdą demoniczną siłę, która mogła przyjść do ich życia, do tej pory. Przez imię Jezus. Ogłaszamy błogosławieństwo Abrahamowe nad nimi. Ogłaszamy, że są sprawiedliwi i bogaci. Ogłaszamy, że niczego im nie brakuje. Ogłaszamy, że gdziekolwiek stanie ich zdolna, to miejsce będzie należało do nich. Ogłaszamy absolutną wolność dla tych dzieci. Od wszelkich nałogów, od wszelkich problemów z innymi ludźmi. Ogłaszamy, że te dzieci nie będą wchodziły w żadne dziwne relacje. Ogłaszamy w imieniu Jezusa, że relacje, które mogą tworzyć, to będą relacje pełne siły Bożej. Przez imię Jezus. Ogłaszamy w imieniu Jezusa, że świat dla tych dzieci nie jest atrakcyjny. Przez imię Jezus. Odsuwamy od tych dzieci wszelkie duchy homoseksualne w imieniu Jezusa. Nakładamy krew Jezusa na te dzieci. Ogłaszamy, że zły nie tknie naszych dzieci. Przez imię Jezus. Biegnijcie do siebie życia. Aleluja. Ojcze, dzieci są przyszłością. Ogłaszamy, że te dzieci będą angażowały się w służbę w zespole. Ojcze, w imieniu Jezusa. Że od najmłodszych lat będą pomocne. Od najmłodszych lat będą zaangażowane w Królestwo. Będą to robić z mocy Świętego Ducha. Aleluja. 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 Wywyższamy Cię, Boże. Wywyższamy Ciebie. Chomy de la gloria, de la patria, de Jesus. Ci z Was, którzy jesteście już długo w Chrystusie, wiedzcie o tym, że macie odpowiedzialność za tych, którzy są w Chrystusie krócej, a których Bóg do waszego życia posyła. Bierzcie tą odpowiedzialność. Słowo Boże mówi, żeby silniejsi brali na siebie jarzmo słabszy. Bóg mi powiedział, że to ojcowie i matki, fizyczni i duchowi, są jedyną odpowiedzią dla młodego pokolenia. Jest jedyna odpowiedź. Nie ma innej odpowiedzi. Chodzisz z Bogiem już długo.
Boże, chcę być świadectwem dla tych ludzi, którzy chodzą z Tobą krócej, dla tych, którzy są jeszcze słabsi w wierze. Chcę być świadectwem. Boże, użyj mnie do tego, abym był świadectwem. Pomóż mi, Duchu Święty, ojcować i matkować takim ludziom. Pomóż mi, Boże, ich jarzmo nosić. Pomóż mi, Duchu Święty. Alleluja. A Ty, który jesteś krótko w Bogu, powiedz: Boże, ja chcę być pod autorytetem duchowych ojców i matek. Nie będę się budował, nie będę uciekał. Alleluja. Jesus, I'm
Thank you.
i ludzkie dusze. Jezus drogą, 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 Jezus. Jezus drogą, 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 Jezus.
uzdrowienie i uwolnienie. Wyjdźcie do przodu. Bez względu na to, jak się jest. Każdy, kto potrzebuje uzdrowienia i uwolnienia. Halleluja. Ojcze, my przez moc zmartwychwstałego Jezusa proklamujemy uzdrowienie i uwolnienie na tym miejscu teraz. Ogłaszamy w imieniu Jezusa, że tak jak Ty, Jezu, stałeś z martwych w ciele przez wiarę w boską moc, tak teraz każdy z tych ludzi będzie przyjmował uzdrowienie i uwolnienie przez tą samą wiarę w Twoją boską moc. Jezus, stałeś się na krzyżu przekleństwem, aby oni mogli być błogosławieni. Zdrowi, wolni, silni, zamożni. Przez imię Jezus ogłaszamy teraz Twój manifest. Halleluja. Podchodźcie, jak byliście do nich. Podchodźcie się. A co Ty chciałeś się?
Zatrzymać.
pracy Świętego Ducha. Ojcze, w imieniu Jezusa, ja ogłaszam jeszcze większe manifestacje darów Ducha Świętego. Ja ogłaszam w imieniu Jezusa jeszcze większą determinację do głoszenia Ewangelii. Ojcze, Ty powiedziałeś, że piękne są nogi tych, którzy niosą dobrą nowinę. Ja błogosławię duchowe nogi tych ludzi w kościele i w zespole, którzy głoszą publicznie, indywidualnie Ewangelię. Ja mówię, że ich nogi się wzmacniają, że ich życie staje się silniejsze. Że ich życie staje się silniejsze. Przez imię Jezus. Przez imię Jezus. Ja ogłaszam, że ich głos jest silniejszy niż był do tej pory. A słowa, które wypowiadają, są jeszcze mędrsze niż do tej pory. Ja ogłaszam, że mądrości nikt nie sprosta. Ojcze, w imieniu Jezusa, niech przychodzą do nich ludzie śmiertelnie chorzy. Modlę się o to. Modlę się o to, żebyś krzyżował ich drogi z ludźmi śmiertelnie chorymi. Z ludźmi, którzy mają nieodwracalne zmiany. Krzyżuj ich drogi, Ojcze. Z ludźmi zniewolonymi i opętanymi. Krzyżuj ich drogi, Ojcze. Modlę się o to w imieniu Jezusa. Ojcze, niech ludzie w kościele i w zespole, którzy głoszą publicznie, indywidualnie Ewangelię, są zapraszani do wskrzeszenia zmartwych. Niech przed nimi otwierają się kostnice, Ojcze, i szpitale. Ojcze, modlę się o to w imieniu Jezusa. Ojcze, w imieniu Jezusa. Abba, kata, rana, rana, padre. Ty jesteś tym samym Bogiem, który był kiedyś. Ty jesteś tym samym Bogiem. Tym samym Bogiem. Niech ich słowo i czyno nic nie sprosta. Aleluja. A Ty powiedziałeś, że jeśli droga, czyjaś droga się Tobie podoba, Ty godzisz z nim nawet nieprzyjaciół jego. Ojcze, w imieniu Jezusa, ja ogłaszam, że ludzie w kościele, którzy i w zespole, którzy głoszą publicznie, indywidualnie Ewangelię, mają wyrównywane relacje z innymi ludźmi. Ja w imieniu Jezusa mówię, że ich wrogowie przestają być ich wrogami, że ich wrogowie przychodzą do nich o pomoc i ratunek. Ja ustanawiam to w imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa, że ich wrogowie do nich przychodzą. Szukają u nich duchowego mentoringu. W imieniu Jezusa. Ojcze, Ty powiedziałeś, że nic nie zbraknie ludziom, którzy rzeczą Twoje Królestwo. Ja ogłaszam pomnożenie finansowe u każdego człowieka w kościele i w zespole, który przyłoży swoje ręce do płuca szerzenia Królestwa Bożego, bez względu na to, czy to w pierwszej linii, czy w służbie pomocy. W imieniu Jezusa. Ja ogłaszam pomnożenie finansowe. Pomnożenie finansowe. Pogodzie jest robotnik zapłaty swoje. Ojcze, w imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. Ja wyrównuję wszelką drogę finansową u ludzi, którzy szerzą królestwo w kościele i w zespole. W imieniu Jezusa. Aleluja. Ja ogłaszam, że oczy urzędów skarbowych są na nich zamknięte. W imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. Ja w imieniu Jezusa ogłaszam, że ludzie ze świata przychylni na poziomie finansowym. W imieniu Jezusa. Aleluja. Czcimy Ciebie, Święty Duchu.
magiczny pułap, w którym kiedy znajdziesz, na którym kiedy się znajdziesz, to będziesz naprawdę widoczny dla wielu ludzi. To chcę, żebyś teraz się modlił, abyś do tego pułapu doszedł. Ja wiem, że wszyscy chcecie dotrzeć do was ludzi, ale są wśród was tacy ludzie, których Bóg posyła w jakieś szczególne miejsca. Miejsca, gdzie będziecie mogli stawać przed tym światem, zupełnie z innych powodów niż głoszące Ewangelię. I wtedy, kiedy staniecie przed tym światem jako uwierzytelnieni, jako ludzie, którzy mają dorobek, widoczny dorobek, to wtedy będziecie mogli głosić o tych ludzi. Mateusz, ty występujesz w zawodach. Kiedy będziesz miał? Kiedy będą zawody? Za ile czasu? Wakacje. Chodź, modlimy się. Ja chcę, żebyś ty to wygrał. Ojcze, ja modlę się o niego. Ja chcę, żeby Ojcze, on był pierwszy. Żeby był najlepszy w tym. Że kiedy ustanie przed ludźmi, którzy będą doceniać to, co zrobił, że będą nagradzać go za pierwsze miejsce, wtedy Duchu Święty, niech popłyną z jego ust słowa Ewangelii mocy. Ojcze, ja modlę się o to. Tam ze sportowego podium, niech moc Świętego Ducha działa przez niego. Niech stanie i powie, zrobiłem to, bo Pan Panów i Król Królów jest moim Bogiem. Ojcze, ja modlę się o niego, ja ustanawiam, że on zwycięży. Że on zwycięży. Ja usuwam wszelkie przeszkody z jego życia. Przez imię Jezus. Rafał, seks na tym. Nie żyje. Ojcze, w imieniu Jezusa ustanawiam, że on będzie w najwyższych rankingach muzyki rap w tym kraju, że on dotrze do wszystkich gwiazd, które dzisiaj błyszczą na piedestale hip-hopu i rapu w tym kraju. Ojcze, ja ogłaszam w imieniu Jezusa, że przez jego twórczość Twoje słowo będzie się rozprzestrzewać w mocy Świętego Ducha. Kiedy będzie stawał przed tysiącami ludzi, którzy będą mieli prawo jego twórczości, wtedy otworzy swoje usta i popłyną z tych ust słowa Ewangelii mocy i powie: jestem taki i mam to, bo Bóg Wszechmogący działa przeze mnie, przez imię Jezus. Ja to ustanawiam i usuwam wszelkie przeszkody naturalne i ponadnaturalne z drogi, która jest drogą do tego miejsca, do miejsca tego sukcesu. Przez imię Jezus. Hakotara narara Padre Kierene Jesus. Niech żyje! Chcę, żebyście docierali do wielkich. Amen. Żeby wielcy kłaniali się przed mocą Chrystusa, który jest widoczny w waszym życiu. Nie żyje. Halleluja.
tego rabka z tą myszką. Że wpływacie na ten świat zgodnie z waszym powołaniem, zgodnie z obdarowaniami. Jeśli masz powołanie, aby wpływać na Kościół, chcę, żebyś budził się rano i miał myśli, w jaki sposób wpływasz na Kościół, aby Kościół był silniejszy i większy. Żyj tym. Żyj tym. Wyobrażaj to sobie. Thank you.